To są wiadomości Szczecin, co w programie, przygotowania do 1 listopada, dron antysmogowy, więcej SKM-ki. Na początek kompendium wiedzy o Wszystkich Świętych w Szczecinie. Najwięcej zmian w ruchu wprowadzanych jest w okolicach Cmentarza Centralnego. Postępują etapami w zależności od dokładnego terminu. To m.in. ograniczenie prędkości na Mieszka I, ograniczenie ruchu i zamknięcie ku słońcu, a także Pięknej, Santockiej czy Miarki. A komunikacja miejska kursuje w okolicy cmentarza nawet co 3 minuty. Są dodatkowe linie oraz przystanki. Zmiany w ruchu mamy także przy cmentarzach w Dąbiu i w Zdrojach. Korekt jest dużo, więc jeśli planujecie podróż, zajrzyjcie na wiadomości Szczecin.eu. I jeszcze 1 listopada od strony samej organizacji na cmentarzach. Oto kilka najważniejszych informacji dla osób odwiedzających groby bliskich. 1 listopada szczecińskie nekropolie będą otwarte od 7 do 2 w nocy. Dodatkowo pracuje także administracja cmentarza. W Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym będą się odbywać zbiórki i kwesty, m.in. Stowarzyszenia Katyń, Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. I jeszcze jedna ważna informacja. 1 listopada i w okolicach tej daty będzie więcej pojemników na odpady oraz przenośnych toalet na cmentarzach. Po więcej informacji nieustannie odsyłam na wiadomości Szczecin.eu. Zmieniamy temat i podglądamy pracę antysmogowego drona patrolującego szczecińskie niebo i szukającego tych, którzy zanieczyszczają powietrze. Dzięki czujnikom latający sprzęt informuje patrol składający się z operatora drona oraz strażnika miejskiego, skąd pochodzi stężenie szkodliwych substancji. Wtedy na posesję wchodzą strażnicy i jeśli wykryją w piecu zakazane materiały, mogą ukarać właściciela pouczeniem albo mandatem. Przypominamy, że zabronione jest palenie np. zanieczyszczonymi odpadami drewnianymi, materiałami nasączonymi substancjami chemicznymi czy z użytymi oponami. Alejki z naturalnego kruszywa, ścieżki rowerowe, ławki, tablice historyczne, ozdobne trawy, plac zabaw oraz stojaki na rowery znajdziemy w nowej strefie rekreacyjnej u zbiegu ulic Wendeńskiej i Hożej. Plac budowy został właśnie przekazany i w ciągu mniej niż roku sporo się tu zmieni. Oprócz przygotowania strefy, prace zakładają także przeniesienie w nieco inne miejsce siłowni pod chmurką. Czekamy na efekty. SKM-ki jest w Szczecinie coraz więcej. Tak wygląda gotowy przystanek Pomorzany przy ulicy Mieszka I. Są miejsca parkingowe, zjazd i stojaki rowerowe. To kolejne miejsce szczecińskiej kolei metropolitalnej, za które odpowiada samorząd i które jest gotowe. Wcześniej skończyły się prace m.in. na przystanku Podjuchy oraz na dużym parkingu przy Arkońskiej. Trwają też kolejne inwestycje, m.in. na Skolwinie. Niestety duże opóźnienie ma część, za którą odpowiada rząd, czyli remont linii kolejowych. Czytajcie o inwestycji na skmszczecin.pl. Poznaj ofertę szczecińskich uczelni, porozmawiaj z przyszłym pracodawcą i weź udział w ciekawych warsztatach. To zachęta targów edukacyjnych. Szczecin zaprasza na studia. Odbędą się 15 listopada w Technoparku Pomerania przy ulicy Cyfrowej. Będą lokalni przedsiębiorcy i szczecińskie ośrodki akademickie, a podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się, jak rozpocząć karierę w IT, pokonywać stres czy zrobić dobre wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej. Aby wziąć udział w targach, trzeba się zarejestrować do 10 listopada pod numerem 880 328 288 albo pisząc maila na adres sekretariat@arms-szczecin.eu. Do zobaczenia. Więcej informacji w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej.